Cześć! Jakiś czas temu dostałam bardzo ciekawą propozycję, bym podjęła wyzwanie i przetestowała, słuchajcie, tanie do maksymalnie 10 zł, no 10,99 płatki pod oczy z drogerii. Słuchajcie, nie wiem ile ja ich tutaj mam, później je przeliczymy. Starałam się, by były to wszystkie dostępne płatki w tej cenie, z drogerii. Poleciałam do Rossmana, do Hebe, do Natury. Wybrałam właśnie te najtańsze i słuchajcie, testowałam. Ponieważ ja uwielbiam płatki pod oczy, stosuję je codziennie. Kto mnie śledzi tutaj na moim kanale, też o tym doskonale wie. Nie mogłam, słuchajcie, odmówić takiej propozycji i stwierdziłam, że jest to świetny pomysł na to, żeby rzeczywiście sprawdzić, czy są płatki w cenie do 10, no powiedzmy tych 11 zł, warte uwagi zainwestowania tych pieniędzy, czy rzeczywiście przynoszą jakieś efekty. No i później zrobimy sobie takie podsumowanie, czy warto inwestować w takie jednorazowe płatki, czy może na przykład lepiej zakupić płatki w takich większych opakowaniach, gdzie mamy 60 sztuk. Ale dobra, zaczynamy, lecimy z wszystkimi płatkami, które tutaj mam, po kolei. Już Wam omawiam co i jak. A żeby jeszcze nie było, pokażę Wam, że sobie tutaj wszystko dokładnie notowałam w zeszycie, co i jak przy każdych płatkach, żeby Wam móc o nich trochę więcej opowiedzieć i też zrobić właśnie takie podsumowanie, więc lecimy już, Wam mówię co i jak, ale chciałabym, żebyście wiedzieli, że dobrze się do tego tematu przygotowałam. Moi drodzy, płatki numer 1, czyli płatki od marki Isana, pod oczy serduszka. Działanie pobudzające, efekt gładkiej skóry pod oczami, niacynamid i hibiskus. Słuchajcie, płatki wyglądają tak, były one rzeczywiście w formie takiego serduszka. I teraz tak, płatki umieszczone na tatce, na takiej tatce, zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że... Może to były stare płatki. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, a może rzeczywiście tak jest. Prawie zero płynu w tej saszetce. Bardzo słabo nasączone, a to też, słuchajcie, to jest też trochę tak, że jeżeli płatki są słabo nasączone, to nie sam ten płatek, czyli ta na przykład guma, ten hydrożelowy płatek ma działać, ale ma działać połączenie serum właśnie z takim, no powiedzmy, plastrem tutaj w okolicy oczu. Więc co nam da nałożenie płatków, które są prawie suche? Da nam tylko tyle, że pojawi się w momencie aplikacji efekt chłodzenia. I tak naprawdę... Nic więcej, więc płatki za niewielką cenę, które miały bardzo mało tego serum, tak jak mówię, nie wiem, czy było to spowodowane, może to były jakieś stare płatki, ja tutaj po prostu nie widziałam żadnych, absolutnie żadnych efektów oprócz chłodzenia. Do tego bardzo grube płatki, a kiedy są bardzo grube, to są też ciężkie, potrafią nam się delikatnie zsuwać, te niestety w formie takiego właśnie serduszka po prostu się odklejały. Więc płatki Isana serduszka nie. Płatki numer 2, czyli znowu mamy Isana w takim właśnie oto opakowaniu. Płatki, które miały taki żółty kolor, również hydrożelowe, bardziej miękkie od serduszek, ale nadal grube, przez co też moim zdaniem zbyt grube i trochę tutaj się niestety odklejały. I znowu ten sam problem, bardzo mało serum w takiej saszetce. Słabo pobudzająca pielęgnacja z olejem kokosowym i kolagenem. Pobudzenie było tylko w momencie aplikacji płatków, czyli dawania tego chłodnego efektu i nic więcej. Płatki pod oczy? Te nie. Następne płatki Isana, również hydrożelowe, ale w tej opcji o. Właśnie takiej, czyli tej niebieskiej, intensywny efekt nawilżający z kwasem hialuronowym i aloesem, efekt intensywnego nawilżania, moim zdaniem zero nawilżania, zero efektów oprócz chłodzenia, to samo co w przypadku tych płatków, identyczna grubość, identyczna wielkość, trochę się odklejały, bardzo mało płynu w saszetce, słabo, naprawdę słabo.
Jeszcze dwie propozycje płatków od marki Issana. I teraz uwaga, to są z kolei płatki takie, o, arbuzowe, jak widzicie. Płatki hydrożelowe z kofeiną i wyciągiem z arbuza. Efekt intensywnego nawilżenia. I słuchajcie, te płatki wyjątkowo były fajnie nawilżone, czyli tego płynu trochę w tej saszetce było. Było czuć taki zapach arbuzowy, co ja też na przykład lubię w kosmetykach, ale to już, tak jak mówię, to jest kwestia indywidualna. Wielkość również bardzo podobna do tych wcześniejszych płatków, ale widzicie, tutaj tego płynu było trochę więcej i rzeczywiście ten efekt nawilżania troszkę się pojawił, no bo tego płynu już było, więc po zdjęciu tych płatków ja miałam wrażenie, że ta okolica pod oczami jest delikatnie nawilżona, ale żeby to był jakiś efekt wow, żebym była tym zachwycona, no nie. No i teraz może Was zaskoczę, no właśnie, na zakończenie znowu Issana w takiej saszetce, ale z kolei słuchajcie, tutaj nie mamy takich tradycyjnych płatków, tylko jest taka maseczka. Maseczka na płacie z całkiem dobrego, fajnego materiału, który się nie rwie, więc ładnie tutaj wszystko przylegało, ale uwaga, tutaj z kolei było bardzo dużo tego płynu, naprawdę fajnie nasączona maseczka, bardzo dużo płynu, który można było sobie wykorzystać jeszcze po zdjęciu tej maseczki. Od razu pojawił się efekt chłodzenia. To, co jeszcze zauważyłam, to również nawilżenie, które tutaj się też pojawiło. Natomiast producent informuje, że efekt jest natychmiastowy, wygładzenie drobnych linii, wyciąg zielonej herbaty do każdego rodzaju skóry, hialuron i tak dalej. Słuchajcie, efekt jest w momencie, kiedy macie tę maseczkę tutaj właśnie na tej okolicy. I ona jest fajna, bo działa na dolną powiekę, ale również na górną powiekę. Więc tutaj fajnie wszystko przykrywa i jest to rzeczywiście fajne rozwiązanie. Czy wygładzenie drobnych linii? No nie. Czy nawilżenie? Tak. Efekt chłodzenia od razu, takiej świeżości, takiego chłodzenia od razu. Za niewielkie pieniądze fajna taka maseczka w płacie, niekoniecznie płatki, ale maseczka w płacie do stosowania na okolice oczu. Teraz przechodzimy do propozycji marki Perfekta. Mam tutaj trzy opcje i zaczniemy może od tych płatków Ice Patch, czyli hydrożelowych płatków, kompres pod oczy, niwelują cienie, redukują opuchliznę, zielona herbata i aloes. Słuchajcie, te płatki od razu po wyjęciu z saszetki bardzo przypominają płatki od marki Sesterma. Jeśli kiedykolwiek mieliście okazję użyć te, wypróbować sobie płatki z witaminą C od marki Sesterma, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. One są w kształcie takiego banana i przypominają troszkę plaster, taki na zranienie, czyli od środka, tą częścią, którą przykładamy tutaj do naszej skóry, mamy taką żelową warstwę. Natomiast od zewnątrz jest to taka warstwa materiałowa. Płatki bardzo dobrze przyklejają się w okolicy oczu i ładnie tutaj na nią zachodzą i przez to też fajnie się trzymają. I to jest naprawdę ich duży plus. To, co działa w tych płatkach, to właśnie ta warstwa żelowa, czyli ten preparat, który jest umieszczony na tej wewnętrznej stronie. Od razu pojawia się bardzo przyjemny efekt chłodzenia, czyli ten właśnie ice patch. Co sprawia, że jeśli założymy sobie takie płatki na przykład rano, to nasze oko się fajnie otworzy, tak wiecie, nas orzeźwi i to jest fajne rozwiązanie. Redukują opuchliznę, powiedziałabym, że tak delikatnie, właśnie ze względu na to swoje chłodzące działanie. Ale czy niwelują cienie pod oczami? Po jednych płatkach? No nie. No nie wiem, jakie to musiały być cienie pod oczami, żeby po 10, 15, 20 minutach noszenia takich płatków je po prostu zniwelować. No nie dajcie się na to nabrać. Jednorazowe płatki fajnie chłodzą, fajnie się trzymają, fajnie działają, całkiem fajnie nawilżają, ale redukcja cieni? No nie. Kolejne płatki od marki Perfekta, mamy tutaj wersję 45+, czyli płatki, które mają intensywnie wygładzać, nawilżać koreańskie płatki pod oczy, retinol i witamina E.
Słuchajcie, to samo co w przypadku poprzednich płatków, czyli ta sama forma podania. Tak samo przyklejane, taka sama grubość, taka sama wielkość, efekt chłodzenia i nic poza tym. No nie, w przypadku tych płatków nawet nie zauważyłam takiego efektu nawilżenia, czy pojawiło się intensywne wygładzenie. No nie, no po prostu nie. Może to nie są płatki dla mnie, bo ja nie mam 45 lat i wyżej, tylko mam 40 lat. Ale mimo wszystko, nie wiem, ile takich płatków trzeba by było użyć, żeby zobaczyć ten efekt wygładzenia. Ale na pewno po jednym razie, no nie dajcie sobie po prostu wciskać ściemy. No i słuchajcie, coś, co jest dla mnie absolutną porażką. Po prostu nie wiem, kto wymyślił takie płatki i taką wersję, ale to się, za przeproszeniem, kupy nie trzyma. Słuchajcie, wersja Eye and Smile, or Smile, czyli płatki, które można zastosować na okolice oczu, ale też również na bruzdę wargowo-nosowe. I to są płatki reklamowane jako płatki pod oczy na linie mimiczne żelowo-woskowe, takie olejowe. Słuchajcie, po pierwsze, jak to śmierdzi? To jest raz. Po drugie, to jest w ogóle jakaś pomyłka, materiał wysmarowany woskiem. Przyłożenie tego w okolicach oczu jest niekomfortowe. To jest tak, jakbyście sobie tutaj posmarowali, no po prostu woskiem. To nawet nie jest lanolina czy coś w tym stylu, tylko po prostu takim woskiem, no parafinowym, czy tu, czy w tej okolicy. Absolutnie nie daje żadnego, to nie daje żadnego efektu. W ogóle ja nie widzę sensu nakładania płatków pod oczy, czy na linię tutaj wargowo, te bruzdy wargowo-nosowe, nakładanie czegoś w takiej formie, w formie śmierdzącego wosku, przyklejania tutaj tego, no nie, słuchajcie, to sobie odpuśćcie, bo to jest niewarte ceny, to jest w ogóle dla mnie jakaś pomyłka. Widzę, że wysoko w składzie znajduje się na pierwszym miejscu olej rycynowy. No nie, po prostu nie. Dobra, lecimy dalej, bo mam dla Was kolejne płatki i tutaj mamy taką firmę Infinity. Powiem Wam, że pierwszy raz się z nią spotkałam. Dwie wersje, rozświetlenie i nawilżenie, i od razu Wam powiem, że te dwie wersje płatków są oczywiście do siebie bardzo podobne, różnią się tylko kolorem. Nie są zbyt grube, więc też fajnie przylegają do skóry i bardzo dobrze nasączone. To, co od razu zauważycie po ich wyjęciu, to ich intensywny, charakterystyczny, różany zapach. Naprawdę bardzo mocny. I to jest taki zapach, który będzie Wam się kojarzył z takim babcinym, różanym zapachem. No niestety tak. Nie wiem, jaki jest sens tak mocnego perfumowania płatków pod oczy, a szczególnie w przypadku osób, które posiadają skórę wrażliwą i wrażliwe oczy. A to z kolei może powodować, że te zapachy, które będą się ulatniać ze skóry, będą niestety te nasze oczy podrażniać. U mnie na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Fajne, że te płatki były zatopione w całkiem sporej ilości tego serum, więc to też dało taki efekt lekkiego nawilżenia, ale czy pojawiło się rozświetlenie? No niekoniecznie, rozświetlenie nie. Natomiast czy pojawiło się nawilżenie? Nawilżenie tak. Redukcja cieni i opuchlizny. Redukcja opuchlizny delikatnie tak, bo było czuć to takie napięcie. Cieni absolutnie nie. Fajna, bardzo niskobudżetowa wersja płatków, ale od razu zaznaczam, bardzo mocno perfumowane. Następne płatki. Exclusive, czyli hydrożelowe płatki pod oczy Gold Care. Skóra zmęczona, pozbawiona blasku. Płatki dosyć grube, trochę odstawały od skóry. Słabo nawilżone, wyglądające na takie złote płatki, całkiem dobrze wykrojone. Nawilżenie i chłodzenie, owszem, rozświetlenia 0. 93% składników pochodzenia naturalnego, no fajnie. Ale czy odmładzają i ujędrniają, tak jak tutaj informuje producent? No niestety nie. Dla mnie trochę za grube. Trochę za grube i trochę mnie wkurzało właśnie to, że gdzieś tam momentami zaczynało odstawać lub też lekko się zsuwać. Żeby to była jakaś opcja, wow? No nie.
No i teraz przejdziemy do płatków od marki Efektima, które chyba są jakimś hitem internetu, bo zawsze kiedy opowiadam, słuchajcie, o płatkach pod oczy, to dostaję całą masę komentarzy, że najlepsze płatki Efektima, że w ogóle genialne, że w ogóle super. Więc dobra, przetestujemy. Mam dwie wersje. Sprawdziłam Hello Rose, czyli te wersji różanej, które mają być na worki pod oczami i zmarszczki. No i słuchajcie, rzeczywiście takiej średniej grubości płatki, całkiem dobrze przylegające do skóry, całkiem dobrze nawilżone. Wyczuwacie delikatny efekt takiego zapachu różanego. Co mówię, nie do końca mi przypada w przypadku płatków pod oczy, ale jeśli lubicie zapachowe kosmetyki, to jak najbardziej. Tylko pamiętajcie, zwróćcie uwagę na to, że ten zapach różany jest takim zapachem różanym. No tutaj niby mamy olej z kwiatów róży, ale on jest taki no bardzo, bardzo charakterystyczny. Natomiast co zauważyłam po tych płatkach? No taki standardowy, słuchajcie, efekt chłodzenia w momencie nałożenia, delikatne nawilżenie, może takie delikatne rozświetlenie, bo nałożyłam te płatki po całej nocy, więc oko też się fajnie otworzyło. Ale żeby to był taki hit, jak o tych płatkach mówią w internecie, no sorry, ale nie, no po prostu płatki jak płatki. I ja nie zauważyłam tutaj żadnych jakichś w ogóle genialnych efektów, że niby takie wow. No, może gdybym była młodsza, albo nie wiem, no nie wiem, no po prostu miałabym taką potrzebę, żeby stosować płatki o zapachu różanym w okolice oczu i czuć się z tym komfortowo, to bym powiedziała, że wow, ale tak naprawdę no tylko ten efekt chłodzenia, takiego delikatnego napięcia, nawilżenia i nic poza tym. A z kolei te płatki, słuchajcie, nałożyłam i od razu zdjęłam. Wybaczcie, nie byłam w stanie ich testować, ponieważ od razu, w momencie nałożenia tych płatków, tak mnie zaczęła piec okolica tutaj pod oczami, że po prostu to było nie do wytrzymania. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Podejrzewam, że jakąś substancją, która znajduje się w składzie. Oczywiście płatki bardzo podobne do tej wersji różanej, czyli tutaj mamy też tak fajnie wykrojony ten płatek, średnio gruby, ładnie przylegający do skóry, dobrze nawilżony. Fajne substancje aktywne, no ale słuchajcie, ten efekt pieczenia na tej skórze, po prostu nie byłam w stanie ich przetestować. Wy wiecie, że ja mam wrażliwą okolicę tutaj, mam wrażliwe oczy, mam wrażliwą skórę i przez to też bardzo szybko jestem w stanie ocenić niektóre produkty. No ten, no nie byłam go w stanie ocenić. Nie byłam, nie zauważyłam efektów, zdjęłam od razu, piekło i szczypało, a skóra była mocno zaczerwieniona. No dobrze, zbliżamy się już do końca i teraz tak, pokażę Wam coś takiego, to są płatki, które z kolei są na płachcie, na materiale i mamy w jednej takiej saszetce 30 płatków. Nie wiem, czy pamiętacie, ja wielokrotnie tutaj na moim kanale pokazywałam płatki innej chyba firmy w zupełnie innym opakowaniu, takim niebieskim, też za około 11 zł, też było tam 30 płatków, ale chyba wydaje mi się, że to był jakiś taki kolagenowa maseczka, jakoś tak to się nazywało. Nie wiem, co się stało, ja tych płatków nigdzie, słuchajcie, nie znalazłam w momencie, kiedy szukałam ich, żeby zrobić właśnie te testy. Natomiast znalazłam Pure Derm, właśnie tę wersję niby vegan i słuchajcie, bardzo, bardzo podobne płatki, czyli właśnie też podobnie wykrojone. One są już od razu w tej saszetce wszystkie nasączone tym materiałem. Ten materiał jest nasączony serum. One też bardzo dobrze przylegają do skóry, fajnie chłodzą, fajnie nawilżają, ale musicie pamiętać o tym, że te też szybko wysychają, no bo to jest materiał, czyli tak jakbyście nakładali maseczkę w płacie. No bo oczywiście mężczyźni też stosują płatki pod oczy, muszę zawsze o tym pamiętać. Więc słuchajcie, te 10, tak maksymalnie 15 minut, kiedy te płatki jeszcze były takie nawilżone, naprawdę fajne. I ja lubię tę wersję, bo jest bardzo tania, budżetowa. Tutaj mamy dużo płatków, one są wszystkie mokre, też fajnie zawsze ta saszetka jest tutaj domknięta,
więc absolutnie nic Wam nie wypływa, nic nie paruje. I to jest to fajna opcja, żeby zabrać na przykład gdzieś ze sobą na wyjazd, jakiś jedziecie na 10 dni. Na przykład 10 dni na tydzień, na kilka dni, tak? Bo nie musicie brać ze sobą całych tych wszystkich jednorazowych płatków lub też takiego dużego opakowania, gdzie czasami znajdują się właśnie płatki 60 sztuk zatopione w płynie, tylko macie taką wersję w saszetce. Więc dostępna w naturze, o ile dobrze pamiętam. Całkiem fajne składniki aktywne, bo mamy tutaj glicerynę, mamy tutaj kolagen, mamy wyciąg z aloesu, mamy wąkrotę azjatycką, alantoinę, arbutynę, pantenol, witaminę C, witaminę E, więc słuchajcie, no tutaj mamy nawet olejek rozmarynowy. Nie ma absolutnie żadnych substancji kontrowersyjnych w składzie. Oczywiście są też konserwanty, także nawet powiedziałabym, fajne od czasu do czasu, dlaczego nie? Jeśli nie lubicie takich płatków żelowych, hydrożelowych, albo szukacie właśnie czegoś naprawdę taniego, co można stosować codziennie, no bo umówmy się, powiedzmy te 10-11 zł, kiedy wydacie na te 30 płatków, to naprawdę jest tanio, a można nawet nakładać je codziennie. Więc te jak najbardziej mogę Wam polecić. I na zakończenie dzisiejszego filmu coś, co jest moim absolutnym, słuchajcie, odkryciem. Płatki silver albo gold. Aż zrobiłam takie ujęcie, żebyście mogli zobaczyć teraz, jak one wyglądają, bo to jest... to nie są płatki hydrożelowe, one nie są takie gumowe. To nie jest materiał taki jak w przypadku płatków, o których Wam opowiadałam wcześniej, ale tutaj mamy połączenie trzech warstw. Z czym? Na samej górze, czyli na ta warstwa zewnętrzna, to jest folia. W jednym przypadku srebra, w drugim przypadku złota. Od wewnątrz z kolei jest płat, materiał, który jest nasączony preparatem. Bardzo duży obszar, który obejmują, bo one aż zachodzą, słuchajcie, mi zachodziło na pół policzka. Oczywiście wiadomo, to wszystko też zależy od twarzy, ale bardzo fajnie, bo one tutaj naprawdę taki duży obszar tej skóry pokrywają. I teraz... to, ile jest płynu w tych saszetkach, to jest aż niemożliwe, słuchajcie. Za tak niewielkie pieniądze mogłabym powiedzieć, że macie produkt 2 albo 3 w jednym. Dlaczego? Macie tutaj płatki, które stosujecie pod oczy, które są bardzo, bardzo mocno nawilżone. Jak będziecie je wyciągać z saszetki, to zobaczycie, że po prostu wszystko z nich ścieka. Więc róbcie to najlepiej nad jakąś umywalką. Dwa, macie tutaj taką ilość serum, która jeszcze zostaje po prostu w tej saszetce, że możecie spokojnie użyć na całą twarz, na szyję, na dekolt, na dłonie, albo nawet zastosować kilka razy. Tak jakbyście mieli po prostu tutaj wlaną ampułkę dobrego serum, którą można wykorzystać na różne sposoby. No hit! Poza tym, te płatki nakładamy tak na 20, maksymalnie 30 minut i po ich zdjęciu ta skóra nadal jest mokra. Dlaczego? Dlatego, że mamy taką opcję tutaj okluzji. Przez nałożenie tej folii na tych warstwach płatków sprawiamy, że nie ucieka nam ciepło, więc tak jakby będziecie to trochę odczuwać, że mamy taką jakby takie płatki termiczne, taką opcję termiczną, że tutaj się wytwarza ciepło, zwiększa się przepuszczalność substancji aktywnych i one też fajnie wnikają, a przez to, że płatki są bardzo mocno nasączone tym serum, to też jest tego naprawdę, słuchajcie, bardzo dużo. I po zdjęciu tych płatków, po upływie tych 20, nawet 30 minut, zobaczycie, że ta skóra jest nadal taka wilgotna. No wow, po prostu hit. Nie dość, że świetnie nawilżają, bardzo dobrze trzymają się skórę, bardzo fajnie są przemyślane właśnie w tej opcji, że się nie rwą, że są fajnie wykrojone, że są naprawdę duże, że mamy fajne substancje aktywne tutaj w składzie. W jednych mamy na przykład witaminę C, w drugich mamy substancje, które będą odbudowywały barierę lipidową, które będą intensywnie nawilżały. Niewielkie pieniądze, słuchajcie, a świetna opcja
kiedy na przykład potrzebujecie właśnie takiego mocnego nawilżania, kiedy chcecie zainwestować w płatki, które naprawdę fajnie się sprawdzą, kiedy macie większą buzię, kiedy lubicie produkty z fajnymi substancjami, aktywnymi, też zaznaczę, że te płatki są odrobinę zapachowe, czyli delikatnie będą pachnieć, są te związki zapachowe na końcu w składzie, więc niech Was to też jakoś tam specjalnie nie zrazi, ale bardzo, bardzo dobre. Naprawdę bardzo, bardzo dobre. Podsumowanie. Przetestowałam 16 takich saszetek. 16 różnych płatków pod oczy w cenach do 11 zł. Jak się okazuje, jest kilka bubli. Na przykład te płatki od marki Isana, hydrożelowe, których nie polecam. Jak na przykład totalne nieporozumienie, te płatki woskowo-żelowe od Perfekty. Czy zwróćcie uwagę na przykład na te płatki Effectima, które niby są takim hitem, u mnie niekoniecznie. Ale oczywiście znalazłam też kilka wspaniałych opcji, kilka świetnych produktów. Postaram się w opisie podlinkować Wam te płatki, wszystkie, nawet te, które uważam, że nie są najlepsze. I Wy oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, czy Wy te płatki znacie, czy Wy je używacie albo używaliście, które się u Was sprawdzają i które rzeczywiście Wy na przykład bardzo polubiliście i możecie polecić. Na zakończenie chciałabym powiedzieć jedną ważną kwestię. Otóż płatków na rynku naszym kosmetycznym jest cała masa i Wy o tym doskonale wiecie. W różnych przedziałach cenowych bardzo drogie, bardzo luksusowe oraz płatki, które są takie tanie jak na przykład te. Warto się zastanowić nad tym, jak często stosujecie płatki pod oczy i jak chcecie je używać. Jeśli jesteście osobami takimi jak ja, że lubicie używać płatki z rana, codziennie, to moim zdaniem te najtańsze płatki to nie jest dobra opcja. Bo wcale nie wyniesie Was tak tanio, jak na przykład kupienie sobie płatków koreańskich w cenie 60 zł, gdzie macie 60 płatków i spokojnie przez miesiąc codziennie możecie je używać. Więc warto się zastanowić, czy to się kalkuluje, tak? Czy to będzie się kalkulowało, czy nie lepiej właśnie zainwestować w takie większe opakowanie w dobrej cenie. Ja postaram się oczywiście tutaj na moim kanale pokazać Wam płatki, które w ostatnim czasie ja odkryłam, które są w bardzo dobrych cenach, które są w większych opakowaniach. Oczywiście nie mówię tutaj o tych właśnie najtańszych płatkach, ale odkryłam, bo testuję, zmieniam, szukam różnych, mam swoje hity, więc też Wam opowiem, bo wiem, że Was interesuje ten temat płatków pod oczy. Więc zastanówcie się, czy kupowanie takich jednorazowych płatków do codziennego stosowania, czy to się opłaca. Natomiast to oczywiście jest świetna opcja na wyjazdy, na używanie takich płatków, nie wiem, w momencie, kiedy gdzieś się szykujecie, jakaś impreza, macie jakieś wyjście, musicie się odświeżyć, jak najbardziej tak. Gdzieś na przykład wyjeżdżacie na jeden dzień, potrzebujecie zabrać ze sobą do kosmetyczki, coś takiego, jak najbardziej tak. Więc myślę, że każdy tutaj dla siebie coś znajdzie. Coś ciekawego, moją opinię na temat tych płatków już znacie. Zrobiłam ten test, przetestowałam, sprawdziłam, podjęłam to wyzwanie. Jestem bardzo ciekawa, co Wy na to. Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!